Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał. Jest taka pewna kwestia, o której chciałbym dzisiaj powiedzieć kilka słów na wstępie. Od pewnego czasu w komentarzach pojawia się taka prośba, a zrób Pan o tym, czy zrób Pan o tamtym. Istnieje grupa ludzi, którzy bardzo czekali na F-104 Starfighter. Jest grupa, która bardzo mocno czeka na samoloty z okresu międzywojennego. Są wreszcie zdeklarowani fani samolotów francuskich. Ale jest też pewna grupa, która nie to, że budzi jakiś mój szczególny opór czy moją szczególną niechęć, po prostu w pewnych momentach była dosyć głośna. Chodzi o miłośników samolotu MiG-23. A ponieważ dość długo szukałem w swoich zbiorach jakichś materiałów na temat tej maszyny i w końcu je znalazłem, to postanowiłem, że coś się na ten temat pojawi, choć pewnie najwięksi fani MiGów 23 nie będą zadowoleni z doboru tematu, no ale cóż, mówi się trudno, ja gest dobrej woli w waszą stronę wykonałem, teraz pora na was. Co się tyczy samego MiGa 23, to muszę powiedzieć szczerze, że nigdy nie budził jakiegoś większego zainteresowania z mojej strony. O wiele bardziej podobał mi się MiG 21, MiG 29, no bo to był najlepszy samolot w polskim lotnictwie wojskowym za moich lat dziecinnych i młodzieńczych. No i to o lotach na MiG-u 29 gdzieś się tam myślało, oczywiście w kontekście przyszłego związania się z lotnictwem wojskowym. Tymczasem MiGa 23 w latach 90. wycofano ze służby w polskim lotnictwie i choćby z tego względu ta maszyna nigdy nie budziła u mnie jakiegoś większego zainteresowania. Co innego Phantom, bo akurat w tych czasach, jak był u mnie na topie mały modelarz, czyli okolice 2002 roku, to w tym piśmie, czasopiśmie pojawił się model F4 Phantom w malowaniu z okresu wietnamskiego. Natomiast zdaję sobie sprawę, że są ludzie, którzy za MiGiem 23 przepadają i oczywiście mają ku temu wiele powodów. Jeśli ktoś nie wierzy, to wystarczy spojrzeć na dane taktyczno-techniczne MiGa i porównać jego osiągami z możliwościami innych samolotów wprowadzonych w tym samym czasie do służby w siłach powietrznych innych państw. Zresztą o tym porównaniu, zestawieniu MiGa z innymi samolotami w tym materiale też kilka słów powiem. To teraz tak. Państwo Izrael otoczone jest przez wrogo nastawione państwa arabskie, dlatego też rozbudowa tamtejszych sił powietrznych odgrywa szczególną rolę w funkcjonowaniu Izraela. Jednym z kluczowych elementów sił zbrojnych Izraela jest właśnie lotnictwo, na którego barkach spoczywa kilka zasadniczych obowiązków. Po pierwsze, lotnicy spod znaku Błękitnej Gwiazdy Dawida muszą wspierać własne oddziały biorące udział w działaniach bojowych na pierwszej linii walk, jest to dosyć naturalne. Po drugie, do ich zadań należy zwalczanie środków napadu powietrznego wykorzystywanych przez nieprzyjaciela i po trzecie obrona terytorium własnego państwa, a także przeprowadzanie uderzeń na nieprzyjaciela, zanim ten zdoła zaatakować obszar państwa Izrael. No i nie zamierzam tutaj wdawać się w dywagacje, kto jest nieprzyjacielem państwa Izrael, natomiast nikomu nie trzeba chyba tłumaczyć, że kluczowe znaczenie dla działań lotnictwa ma odpowiednia sieć dozorowania. Podczas II wojny światowej miejsce naziemnego obserwatora wyposażonego w lornetkę i telefon czy jakąś radiostację zaczął zajmować radar. I to właśnie operatorzy izraelskich stacji radarowych stali się obiektami bardzo natarczywych pytań, jak to się stało, gdy w dniu 11 października 1989 roku major Adel Baszczi, lub według innej wersji major Adel Bassam, i właśnie tę wersję nazwiska będę wykorzystywał w tym materiale, z syryjskich sił powietrznych wylądował na lotnisku Megiddo na terenie Izraela. Lot szkoleniowy, w którym uczestniczył Bassam, był śledzony przez izraelskie radary, ale w pewnym momencie jeden z migów pilotowany przez Bassama zszedł bardzo nisko i podczas lotu z dużą prędkością na pułapie 20-25 metrów przekroczył granicę państwową, a następnie wylądował na pierwszym zauważonym izraelskim lotnisku. Po oderwaniu się od reszty swojego klucza, dwóch młodszych pilotów, którzy byli skrzydłowymi Bassama, pozostawało wiernych rządowi syryjskiemu. Pilot
czyli Bassam, rozpędził się do prędkości ponad 1000 km na godzinę i bezpiecznie wylądował w Izraelu. Wyczyn Bassama nie był niczym nowym. Od wielu lat Izrael przykładał dużą wagę do pozyskania samolotów bojowych produkcji radzieckiej, które znajdowały się na wyposażeniu otaczających ten kraj państw arabskich. O ile pozyskanie pierwszych egzemplarzy samolotów MiG-15 i MiG-21 zostało w końcu zrealizowane przy wsparciu izraelskiego wywiadu wojskowego, o tyle w przypadku MiG-23 sprawa była bardziej złożona. Pierwsze samoloty tego typu znalazły się na wyposażeniu sił powietrznych Syrii w 1974 roku. Irak otrzymał MiG-23 w tym samym okresie. Dostawy pierwszej partii zakończyły się w 1978 roku, a Libia zaczęła otrzymywać zamówione samoloty w latach 1975-1978. Spośród sąsiadów Izraela warto wspomnieć jeszcze o Egipcie, który dostał swoje pierwsze MiG-23 w 1974 roku. Jednakże Egipcjanie nie nacieszyli się swoimi maszynami zbyt długo, gdyż w 1975 roku wszystkie zostały wycofane z czynnej służby i przekazane do składowisk sprzętu w związku ze zwrotem w egipskiej polityce zagranicznej. Od tego momentu Egipt miał bardziej skupiać się na dobrych relacjach z Zachodem niż utrzymywanymi do tej pory kordialnymi relacjami z blokiem wschodnim. Wprawdzie egipskie maszyny, w tym także samoloty i śmigłowce innych typów, zostały skierowane na testy w USA, ale Izrael wciąż nie miał okazji na przeprowadzenie własnych testów MiG-23. W nowej sytuacji, jaka powstała po lądowaniu majora Bassama na terenie Izraela, cenną zdobycz odtransportowano na lotnisko Tel Nof, gdzie samolot poddano dokładnym oględzinom. Lotnisko Tel Nof to jest jedna z największych i najważniejszych izraelskich baz lotniczych. Izraelscy technicy zamierzali możliwie szybko rozpocząć pierwsze testy samolotu, ale okazało się to niemożliwe, gdyż pilot na lot zabrał ze sobą tylko swoją checklistę, czyli listę czynności, które musiał wykonać przed startem. I w tych okolicznościach Izraelowi brakowało odpowiedniej dokumentacji technicznej, pozwalającej na oblatanie eks-syryjskiego MIGA. W tych warunkach potrzeba było kilku tygodni na opracowanie odpowiednich procedur i sprawdzenie samolotu. W końcu jednak okazało się, że Izraelczycy są gotowi do wykonania pierwszych samodzielnych lotów. 29 stycznia 1990 roku za sterami eks-syryjskiego MiG-23 zasiadł dowódca i główny pilot Centrum Testowego Izraelskich Sił Powietrznych, podpułkownik Ofer Safra. Tu taka drobna uwaga. Piloci, którzy znajdują się w czynnej służbie w izraelskich siłach powietrznych, gdy występują publicznie, mają zakreskowaną twarz i podawane są tylko inicjały ich imienia i nazwiska, co ma stanowić zabezpieczenie dla pilota i jego rodziny. W sumie nie jest to takie złe i myślę sobie czasem, że byłoby dobrze wprowadzić to w polskim lotnictwie. Tak, możemy to od pewnego czasu zaobserwować, że jest to u nas też stosowane, przy czym dotyczy to zazwyczaj szeregowych pilotów, a nie dowódców eskadr czy jakichś większych jednostek. U nas najczęściej zamiast tych inicjałów podawane są po prostu pseudonimy, którymi piloci się posługują. Przykład, odsyłam do jednego z ostatnich numerów lotniczego przeglądu tygodnia, gdzie mówiłem o nowym liderze grupy Tiger Demo Team latającej na samolotach F-16. Tak czy inaczej, dostarczony w 1989 roku do Izraela MiG-23 nie posiadał żadnego uzbrojenia, jeśli nie liczyć działek i pocisków do nich. Ponadto na samolocie znajdowała się umieszczona u nasady ogona wyrzutnia flar. Samolot nie mógł dostarczyć zbyt wielu informacji na temat możliwości bojowych stosowanych przez Syryjczyków pocisków kierowanych, ale pozwalał na przeprowadzenie testów w locie. Kompleksowy program testów pozwolił Izraelczykom na zapoznanie się z systemami pokładowymi, a także z słabymi punktami konstrukcji. Okazało się, że samolot nadaje się do przeprowadzenia bardziej złożonych testów, na które złożyły się także pozorowane walki powietrzne, podczas których wykorzystywano samoloty bojowe izraelskich sił powietrznych. Po testach uznano, że układ kokpitu w MiG-23 jest niezbyt udany.
Piloci MiG-23 mieli zły widok na tylną półsferę, ponadto podczas walki powietrznej pilot musiał naprawdę mocno trzymać drążek, żeby wykonywać ostre manewry, no i było to bardzo wyczerpujące. Ogólnie zdaniem izraelskich testerów MiG-23 był porównywalny z samolotem F-4 Phantom, jedyne różnice dotyczyły radarów. Samolot przejęty przez Izraelczyków był wykorzystywany do pierwszej połowy 1993 roku. Wykonano na nim od 12 do 18 lotów. Źródła nie są co do tego zgodne. Według niektórych opracowań z dawną syryjską maszyną mogli zapoznać się też Amerykanie, chociaż nie miałoby to większego sensu w sytuacji, gdy sami posiadali własne dane z testów eks-egipskich maszyn. Tak czy inaczej, po zakończeniu serii testów, samolot został odstąpiony firmie Israel Aircraft Industries, która wykorzystała maszynę jako platformę testową do wprowadzenia modernizacji i poprawek, które następnie oferowano różnym kontrahentom na otwierających się właśnie na początku lat 90. rynkach zbytu w Europie Środkowej i Wschodniej. Państwa te po upadku żelaznej kurtyny pozostawały z dużą ilością poradzieckich maszyn, które trzeba było utrzymać w służbie, bo brakowało pieniędzy na zakup nowych amerykańskich, czy szerzej mówiąc zachodnich maszyn. Jednym z państw, które skorzystały z modernizacji opracowanych przez izraelski przemysł, była m.in. Rumunia, chociaż były plany, by z izraelskim Elbit Systems modernizować także część polskich statków powietrznych, przy czym w przypadku Polski chodziło głównie o śmigłowce Mi-24. Tak czy inaczej, eks-syryjska maszyna po zakończeniu prób i testów została przekazana do Izraelskiego Muzeum Sił Powietrznych, gdzie maszynie nadano izraelski kamuflaż i oznaczenia. Trzeba przyznać, że maszyna jest w całkiem niezłym stanie i to pomimo eksponowania samolotu pod chmurką. Samolot nadal wygląda całkiem nieźle, w przeciwieństwie do wielu eksponatów w naszym kraju. Szkoda, że w Izraelu można dbać o eksponaty, w tym także te obce, które powinny się kojarzyć raczej z napadem na ten kraj, czy z wojną prowadzoną przez Arabów przeciwko temu państwu. No a u nas wygląda to troszeczkę inaczej i jeszcze kilka lat temu w pewnym znanym muzeum w Polsce eksponaty stały w trawie, która sięgała po pas, ale i tak wiele pracy jest już za naszymi muzealnikami. Wygląda to obecnie znacznie lepiej, chociaż myślę, że do tego poziomu, który mamy w Stanach Zjednoczonych, który możemy obserwować w tamtejszych muzeach, jeszcze nam daleko. Dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym materiale, który, jeśli wszystko pójdzie dobrze, powinien pojawić się na kanale już jutro. Jeśli dzisiejszy materiał wzbudził Wasze zainteresowanie, to zachęcam Was do subskrybowania kanału, a także postawienia mi wirtualnej kawy. Aby to zrobić, wystarczy kliknąć w link znajdujący się w opisie lub w stylizowaną filiżankę kawy, która powinna być właśnie teraz widoczna na ekranie. Środki, które uzyskuję z wirtualnej kawy, przeznaczam na prowadzenie badań nad historią polskiego lotnictwa. Aktualnie chciałbym sprowadzić z Londynu ponad 1000 stron dokumentacji archiwalnej, co wiąże się ze znacznymi nakładami finansowymi z mojej strony. No i mam nadzieję, że stawiając tą wirtualną kawę, mi w tym pomożecie. Mówiłem o tym wielokrotnie, każda złotówka liczy się dla mnie podwójnie. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Trzymajcie się tam na tej YouTubie. Cześć Wam.